27 maja 2023 roku od godziny 17. Premierowy koncert podwójnego albumu Arkady Band. No i lepsze, aby. Bilety już w sprzedaży, a informacje znajdziecie na www.chck.pl, no i oczywiście na szlagierowo.pl. Zapraszam na 518 radiowy finał listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl Radia Sud. Witam Państwa serdecznie. Dziś kilka słów o kolejnym 518 notowaniu radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Jak zwykle kilka piosenek spadło, kilka poszybowało w górę, ale i też takie były, które pozostały na swoich dotychczasowych pozycjach. Jak wygląda nasza gorąca top dziesiątka? Proszę posłuchać. Na miejscu dziesiątym bez zmian Kobiety na walizkach, Wschody i Zachody Słońca. Miejsce dziewiąte to Spadek, Mirek Szołtysek, Lato w nas jest. W górę na ósmym Paweł Gołecki, Spojrzenia. Miejsce siódme, Edek Dworniczek, Moja Nadzieja, szlagier, który pozostał na tym miejscu. Na szóstym, W górę, Team Fabian, Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Bez zmian na piątym, Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę. Miejsce czwarte to Spadek piosenki Bernadety Kowalskiej, Śpiewaj z nami. Spadek również na trzecim, Dawid Janiak, Apetyt na życie. Również na drugim, piosenka W dół, Bożeny Mielnik, Tak bardzo chcę. A w górę na pierwszym, Karpowicz Family, Zobacz jak pięknie. I tak w całości wygląda 518 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
A tutaj na fotelu lidera nastąpiła zmiana. Zasiadł już teraz szlagier Zobacz jak pięknie w wykonaniu Karpowicz Family. Zobacz jak pięknie. Podaj mi rękę. Gdzieś na krętych ścieżkach znajdź mnie, znajdź mnie. W otchłani smutku, gdzieś na dnie rozpaczy znajdź mnie, tam tkwię. Podaj mi dziś swoją dłoń, otul mnie sobą jak mgłą. Buduj mi przystań ze snu, pięknego snu. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic, gdzie tylko my i nasze sny. Tak bardzo chcę, abyś zabrał mnie do tych miejsc, gdzie kończy się czas, gdzie tylko ty i ja. W zgiełku poranka i w ciszy wieczoru znajdź mnie, znajdź mnie. W szumiącym wietrze i w promieniach słońca znajdź mnie, tam tkwię. Zabierz mnie z dala od łez, oddaj mi każdy swój dzień. Podaruj miłosny blask, niech płonie. Byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic, gdzie tylko my i nasze sny. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do tych miejsc, gdzie kończy się czas, gdzie tylko ty. Czas i pora, żeby przywitać w naszym szlagierowym studiu dzisiejszych zapowiadanych gości. Łukasz Michalik, Łukasz Szołtysek. Dobrze, że tutaj się teraz te belki z podpisami pojawiają, bo dwóch Łukaszów to idzie ich pomylić. Witam chłopcy gorąco i serdecznie. Z jednej strony, z drugiej strony, proszę bardzo. Tak, czyli muzykanty. To się tu nic nie zmieniło. Moja uma zawsze gadała, ja muzykanty idą kać grać. To tak troszkę obóz, nie? Panowie, żeby naszej szlagierowej publiczności nieco bardziej was przedstawić, to zaczniemy od takiej prywaty, czyli co prywatnie na co dzień robicie? Łukasz jeden. U mnie nic się nie zmieniło od 11 lat robię na grubie, a oprócz kopalni, rodzina, pasja w postaci muzyki i tela. Czyli taki prawdziwy śląski zawód, ale ty też jest taki prawdziwy śląski zawód. Tak, taki słodki. Ale kiedy teraz? Bo ja tego mam trochę, no to zaczynę i jest dużo czasu. No to słodki zawód, no to cukiernik. On już od nie wiem ilu, 20, może lot będzie. No i organista. Organista. To od ciebie, to też zależy od ciebie, jaki... Jaki ton nadą w kościele. Ja. Ale nie miałeś kiedyś tak, żeby na przykład, nie wiem, tak do szpasu zagrać księdzu coś innego? Ja miałem, ale po mszy. Jak widziałeś, że tam kaś drep, to zagrałem. Że czuwo jednak. Czuwo, ja. Dobrze, to teraz czuwajcie, bo pytań na pewno nie braknie. Muzykanty razem z nami. Przyszła Hilda do kościoła i wonia.
miała na gorzoła paroż rzeczy i z ambony, coś to jadła za bombony. No to panowie, teraz o muzyce, bo prywatnie już wiemy, co się u was dzieje, ale muzycznie. Wiele płyt na koncie. Na razie mamy dwie płyty na koncie wydane, trzecią nagrano, nie wydano. No i dalej pracujemy jeszcze nad materiałem. Ale na ta trzecią, czy na czwórtą już? Nie, nie, bo to jest tak, z tą płytą były takie sytuacje dosyć zawiłe, może nie będziemy tego roztrząsać, ale materiał z tej płyty jest na razie w powietrzu, więc coś na pewno z tego pojawi się na najnowszej. Dobra, czyli trzecio jest tako niby jest, trochę i nie ma, pracujemy jeszcze nad nią. Pierwsza jak się nazywała? Muzykanty grają w WOM. I to nie było ćwiczone. Bo. Dobra, a drugo? Będzie impreza. Będzie impreza. To zapomniałeś. Bo to 4 lata. To już 4 lata? No, będzie 4 lata. 4 lata. A wasze ulubione piosenki z pierwszej płyty? Ulubione? Ja lubię o tacie. Z głębi serca dla taty, mamy taką piosenkę. A ja lubię o mamę. No będzie pasować. I już pasuje, wszystko się zgadzało. No i żeby wszyscy konkretnie też wiedzieli, to rodzaj muzyki, jaki uprawiacie, to... Szlagier. Szlagier. Taki stary, dobrze rozumiany szlagier. No właśnie. A co się za tym kryje, Łukasz, że stary, dobrze rozumiany szlagier? Bo próbujemy ostatnio w tym studiu w ogóle znaleźć definicję tego słowa szlagier, bo to też jest takie... No przede wszystkim dużo takich rytmów poleczkowych, walczykowych, w instrumentarium, koniecznie z syją, z jakimiś prostymi instrumentariami, bez jakichś mechanicznych, niepotrzebnych dźwięków. Choć ostatnimi czasy mamy tendencję do skręcania w taki nowoczesny klimat, ale to tak dopiero w powijakach u nas wygląda. Więc może na przyszły, no w przyszłej płycie coś tam może się pojawi, ale myślę, że ten nasz taki stricte kierunek, który my obrali od samego początku, to gdzieś tam nam towarzyszy od samego początku. A powiedz mi, Łukasz, albo jeden, albo drugi, bo 4 lata to jest dosyć kupa czasu, nie? To ile jeszcze trzeba będzie czekać na kolejną płytę? No właśnie. No właśnie. No właśnie. To wszystko zależy od pieniędzy. Aha. Od pieniędzy nie. I wiesz, my też robimy zawodowo. Więc no, każdy z nas tam albo jest w robocie, no, albo potem zajmuje się rodziną. I ostatnie lata też budował, to Łukasz też nie było czasu. Właśnie też przez to my troszkę... Ale co, już żeś wybudował? Ja już mieszkam od roku. Ale jeszcze trochę wykańczania mo. A wierz mi, budowa umi wykańczać. Tak, tak, rozumiem. I to i finansowo, i zdrowotnie. O tak, o tak. Dobrze, słuchajcie, to my nie wykończymy jeszcze tego pytania. Te pytanie niech zostanie takie półotwarte, a już za chwilę kolejne, więc zostańcie z nami. Bombony jadła kukułeczki, to są dobre cukiereczki. Organista dowo znak i da śpiewota. Panowie, z serii pytań, które dosyć często padają w tym studiu, jedno było właśnie o ten szlagier, a drugie pytanie, no bo skoro płyta, to teraz w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest takie cyfrowe, to jeszcze dalej chcecie wydawać krążek? Czy tak jak cronikerzy, artyści, co zapytanie o to, co wydadzą, stwierdzali, może pendrive? Słyszeliśmy o takich pomysłach, są nawet pomysły o wydawaniu na analogach. Bo to też wraca już teraz do was. Wraca, ale z tego co wiem od chłopców z grupy Mysłowic, to ponoć do tłoczni jest taka kolejka, żeby winyl wydać, że... No to jak się teraz zapiszemy, to ci powiem, to nam... To może kanał zdążymy wydać ta płyta. A, to chodzi o to, że żeby być motywacja mu być, a? Rozumiem. To wszystko przez tłocznię. Rozumiem, aha. Okay. Pierwszą płytę my wydawali, jak były kasety, a dopiero się wydała, jak były płyty, nie? Teraz widzisz, wydaliśmy drugą, jak już były płyty, zaś są pendrive'y. No nie wiem, nie nadążymy. Nie nadążymy, co będzie następne? No, właśnie się obawiam o was. Ja się o was zaczną obawiać. Ale myślicie, że ten nasz szlagierowy rynek, bo trochę jednak już loty na nim żeście są, jakby na to nie wejrzeć. Myślicie, że on jest gotowy w ogóle na taką cyfryzację? Teraz już wszyscy muszą być gotowi na cyfryzację, bo tego się nie uniknie. Ja już widzę tak po tych... naszych słuchaczach, po sobie to już w ogóle, po naszych słuchaczach, ale ja widzę, że już na przykład wszystkie panie, panowie 50 plus, 60 plus, 70, każdy jest biegle obeznany w komórce, każdy sobie radzi na Facebooku, na innych mediach społecznościowych, także powoli nadążamy, nie? A co nie zmienią faktu, że te płyty zostaną w tej tradycyjnej wersji, myślę, że to tam nie zaniknie chyba. Liczycie na to, czy będziecie tak z utęsknieniem jednak patrzeć, że a moglibyśmy sobie na przykład płyta wydać, byłoby lepiej. Są tacy, co z sentymentu jeszcze kasecioki trzymią, to też by można było tak gadać. Może te płyty jeszcze potrwają jakiś czas.
Zobaczymy. No, w nowoczesnych autach już teraz nie ma. No nie wejścia ma kaj, na płyta. No nie ma kaj wrazić. No. Jak mi powiedział jeden z artystów, no ale przecież jest streaming w radiu już teraz, to się możesz aplikacja ściągnąć i kosz do płyta też będziesz mieć. Co nie zmienią faktu, że chyba jednak ten fizyczny krążek, przynajmniej do mnie, to jest zawsze chęć posiadania tego krążka, tego autografu złożenia i zaś ta kolekcja pyk o coś powiększona. No, dlatego nas to cieszy, że dużo ludzi jeszcze tak podchodzi jak ty. Tak. Że chce ta płyta kupić, dać się podpisać. Drążą temat, kiedy ta płyta, nie? Kiedy? No może początkiem przyszłego roku. To taki realny, niecykaniec. Na jakim etapie tak naprawdę ta płyta w tej chwili jest? Jakbyśmy chcieli ten materiał poprawić, co był na trzeci, to by ona mogła wyjść już. Mhm. Ale bo materiał jest na całą płytę. No, ale nowych też jeszcze nie mamy po nagraniu. No. Są teksty, są melodie, ale jeszcze nie są nagrane. Nie są nagrane. A to taki klimat właśnie stricte muzykantowy? Taki muzykantowy, bo nie odeszliśmy od klimatu tego naszego. Od zawsze dali śpiewamy o życiu, o miłości. I tym dwugłosem często? Często. Zawsze. No to dobrze. Dwugłosy umieją śpiewać, o czym żeście się przekonali, jak odpowiedzi udzielają. A jak udzielą kolejne odpowiedzi, to już za chwilę. Panowie, to teraz wróćmy się do momentu, kiedy zaczynacie. Pamiętacie, kiedy to jest rok? Znaczy się... 16-lecie, 17-lecie będziemy obchodzić. Patrząc na włos, to 20 kilo tymu, co najmniej, nie? No, to ja też tak zaczynam. Ale to się zmienia, bo tu tracimy, tu dodajemy, także... Tak, suma summarum. Czyli ktoś chudniemy, równymy. 17 lat, to jest szmat czasu. Za ten czas zaczyna się też ten rynek zmieniać. Pojawiają się nowi, jedni znikają, inni przychodzą, inni trwają. Ale powiedzcie mi, jak teraz, no bo 17 lat to śmiało, no bo powiedzieć, że się są takimi weteranami trochę już też. Nie takimi... Są starsi też jeszcze. Są. Ale wbijaliśmy się rzeczywiście, jak na tym rynku tych zespołów było 50, 60. Teraz, obecnie, no ciężko mi to nawet zliczyć, dokładnie. Czy nie ponad 300-400 tych śląskich stricte wykonawców. Może i tak też być, bo był, i to mogę śmiało o tym powiedzieć, że był taki moment w śląskiej muzyce, że jak żeś wszedł na górniczą emeryturę, albo nie wiedziałeś, co z życiem zrobić, to będziesz śląskim artystą i będziesz śpiewał po śląsku. Taki moment kiedyś, stąd też ten wysyp, tak mi się przynajmniej wydawało. Ale czemu o to pytam? Bo patrząc na to, że to jest 17 lat, to jakbyście teraz z tej perspektywy, jako starsi koledzy, bo może jacyś młodsi zaś będą chcieli przyjść, kiedy było łatwiej zacząć? Wtedy czy teraz? Chociaż też nie do końca. Jakbyśmy mieli ta głowa wtedy, co teraz, to by to może rzeczywiście szło poukładać inaczej. Byłoby to gdzieś bardziej rozwinięte. No ale nie ma co żałować, bo my z muzyką, tak jak go do 17 lat, są związani i jakoś to funguje. Nie możemy narzekać, że się nie dzieje nic. Nie było tak, że nawet pandemia nam nie zaszkodziła. Te koncerty się pojawiają. Pojawiamy się wśród publiczności, telewizję nas zapraszają, radia zapraszają, coś jest. Coś się dzieje, no ale próbowalibyście teraz, patrząc na to, że no nie wiem, naraz się budzicie, nie graliście tych szlagierów, naraz się budzicie i godacie, dobra, próbujemy w dzisiejszych czasach. To nie wiem, jakby było. Ciężko powiedzieć, bo konkurencja jest o wiele większa obecnie niż była za naszych czasów. No dobra, to niech padnie to pytanie. Myślicie, że ta konkurencja jest? Jest. No w każdym fachu jest. Tak jak w muzyce disco polo, tak jak w muzyce rockowej. Te zespoły się namnażają. Ktoś jest bardziej na topie, ktoś jest mniej na topie. Ktoś jest ładniejszy, ktoś chudszy, szczuplejszy. Takich nie ma. Ktoś może być grubszy, ktoś może mieć grubszą brodę, gęściejszą. Dobrze zaczynano. Dziewczyny na to patrzą. Dobrze. Te dziewczyny i chłopaki, patrzcie dalej, bo za chwilę z muzykantami będziemy klachać. Karego zaczepiła, joby jeszcze coś wypiła. Hilda jest do kościelnego, łączy do tam coś dobrego. Panowie muzykanci, to szlagierowy gość. W końcu będziecie 27 maja i to w Chorzowskim Centrum Kultury. Szlagierowy dzień mamy. Tam Arkadia Band prezentuje swój dwupłytowy album o znakomitym tytule AB. Dorota, rozwaliłaś mnie tym, ale okej. Najlepsze AB. No, to zobaczymy, co wybierę, bo tych piosenek jest dosyć sporo. Ale wy właśnie gośćmi Doroty będziecie. Tak. Ja. Słuchajcie, to jest koncert telewizyjny. To taki koncert, kiedy tej dyscypliny jest trochę więcej zdecydowanie niż na takim koncercie, kiedy muzykanty są zaproszeni. I no właśnie, czy
takie koncerty jeszcze powodują u was, że ta adrenalina idzie do góry i jest ten stres, czy jednak to taki chleb powszedni, no. Owce i szczerwionki wjeżdżają, jademy! Ja jeżonaty od 10 lat, ja wiem, co to jest dyscyplina. Ja myślę, że ktoś mi powiedział, że wiem, co to jest adrenalina. To ty jest, to ty jest. Także my nie... A ja bym musiał powiedzieć, że on nie jest żonaty i nie wiem, co to jest stres. A on grał w dziesiątkach, setkach kościołów, każdy ksiądz śpiewał inaczej, on się dostosował. Ale tak na poważnie, to ten stres zawsze jest. Zawsze jest, zawsze jest. Ale tu wystarczy jedna piosenka i patrzymy po widowni, czy się podoba. Wtedy to już wszystko przechodzi. Po pierwszym numerze przechodzi ten stres. No właśnie, macie jakieś takie swoje knify, metody, żeby się tego stresu trochę pozbyć i wiecie, no wyłazicie i teraz... No kiedy to puszczocie? A, rozumiem, dobrze, dobrze. Tak, to jest, tutaj powinny paść słynne słowo mojego znanego kolegi, że nie sztuka grać na trzeźwo, bo może się jeszcze udać. To nie. Nie przesadzając, ale czasem się zdarzy, że się w jakimś plenerze sołtys, który nas zamówił na koncert. Po jednym, na odwaga. Sołtysówka. Zdarzy się. Dobrze. A po koncercie to... Ludzie się czasami uwolnić. Bardzo gościnni są ty sobie, o tak. Tak. Słyszok, nie jedna wieźwą przepisali. Dobra, my przepiszemy kolejne pytania i kolejne pytania już za chwilę też padną. Zostańcie z nami. Dobrego do zakryski poleciała, kościelnemu dziutka dała, organista zaś do znak z Hildą śpiewota. Słuchajcie, długo was nie było u nas w liście, teraz pojawiacie się też z nowym numerem, a to wszystko przy okazji po to, żeby sympatykom listy się zaprezentować i będziecie z nowością taką, chciałbym zapomnieć o niej. Tak, znaczy piosenka już nie jest nowością, bo ona od jakiegoś czasu już na rynku jest, ale z wielką przyjemnością zaprezentujemy go waszej widowni, bo to jest inny teledysk. To jest teledysk, pierwszy nasz cover. Od muzykantów. Słuchajcie, rozumiem, że tam jest tekst o miłości. Trudnej miłości. Bo tam się pojawiają też takie egzotyczne różne obrazki są, nie? Tam takie. Ja. I rozumiem, że chciałbym zapomnieć o niej, to chodzi o to, że po prostu dużo żeście na nią wydali i nic z tego nie wyszło. Zapomnijmy. Lepiej. Jak z tego wyjść, żeby było dobrze? No ja nie wiem właśnie. To jest jeden z naszych najbardziej kosztownych teledysków, bo kręcony był w Chorwacji. Uh-huh. Tak jak wspomniałem wcześniej, cover jest to piosenki Nadira i Moja Ljubav, takiego bardzo znanego wykonawcy, mistrza chorwackiego, Vinko Barczota. A prawa nam pomógł załatwić taki zespół Klapa Szufi, jedna z najfajniejszych klap, jeżeli chodzi o Chorwację. Zaprzyjaźniliśmy się jednym z wokalistów tego właśnie. Był sołtysem, rozumiem. Nie ma sołtysem. Zaprzyjaźniliśmy się z nim i tak właśnie ta przygoda się potoczyła. Jechaliśmy tam, nagrali i zobaczycie, no ale widoki piękne. Dobra, ale powiedzcie mi, tekst jest przetłumaczony jeden do jednego z chorwackiego na polski, czy tekst jest wasz? Nie, realia troszkę są takie, że jakby to chcieć przetłumaczyć, to by się to nie bardzo rymowało. Też Chorwaci mają takie dwa kierunki śpiewania swojego takiego narodowego. Albo kochamy Dalmacja i Chorwacja, albo wszystko takie bardzo smutne o miłości. A my to musieli zrobić jednak tak troszkę przerobić na nasze realia. My nie są takimi, powiedzmy, takim gorącym narodem jak Chorwaci. Nie? Takim... Znaczy się gorąco no jest, jak patrzymy na rachunek za Chorwacja. To no jest gorąco. Nie, ale to my to zrobili tak powiedzmy na nasze polskie realia, śląskie realia, my to przełonaczyli. Mniej więcej sugerując się troszkę też tekstu. Dobrze. Ale jeden do jeden to nie. Państwo już za chwilę będziecie się mogli o tym przekonać. No to co? Za chwilę z muzykantami Josie Bydarzek. Panowie, zanim wam podziękuję za dzisiejsze spotkanie, to jeszcze pytanie o ten koncert 27 maja w Chorzowskim Centrum Kultury. Szlagierowy dzień mamy. Kaj Arkady Band prezentuje ten swój dwupłytowy album, Najlepsze AB. Czy wy już najlepsze kącki macie wybrane? Są już wybrane? No to przynajmniej jeden, zdradźcie. Będą to takie nasze sprawdzone hity w nieco nowszych odsłonach. To ci musi styknąć. I to musi styknąć. Niech to zostanie niespodzianką dla naszych widzów, albo dla tych państwa, co tam przyjdą posłuchać tego koncertu. A będzie się działo, bo
Znamy Dorota. Dorota nie robi byle jak. To jest wulkan. O, to jest ta gorąco lawa. Ja. Okej. Samiście Państwo słyszeli, lepszej reklamy nie może być. Koncert 27 maja, Chorzowskie Centrum Kultury. Wy też tam musicie być. Moimi waszymi gośćmi dzisiaj muzykanty Łukasz Michalik, Łukasz Szołtysek. Ja dziękuję, chłopcy. No i co? To do zaś, nie? Do zaś. Oczywiście wszystkim. A możemy pozdrowić jeszcze? Ja proszę, pozdrówcie. Pozdrawiamy nasze rodziny, przyjaciół, znajomych, tych, co nas lubią i tych, co nas nie lubią. I tych, co nas oglądają. O. Dziękujemy. Muzykanty z nami. A wy zostańcie blisko. Miłość, Chorwacja, to wszystko w jednym numerze, gorkim numerze. I na ten szlagier już teraz możecie zagłosować, wysyłając SMS-y na 7168 w treści LZ Stop i kod teledysku 3662.